Hej, z tej strony Asia, witam serdecznie na moim kanale w serii Choruj z głową. W dzisiejszym filmie porozmawiam sobie o tym, co jest po operacji, czyli jak wygląda wybudzenie z narkozy. Także zapraszam serdecznie do oglądania filmu. Jeżeli oglądałeś moje poprzednie filmy, to już wiecie, jak wygląda wizyta u anestezjologa przed operacją, jak wygląda sama operacja i na pewno jesteś ciekawy, jak wygląda sprawa po wybudzeniu, więc już spieszę z odpowiedzią. Natomiast zanim zacznę, to muszę powiedzieć, że to, co ja teraz Wam powiem, bierzcie sobie przez pół, bo ja to pamiętam po prostu jak przez mgłę. Dlatego, że w momencie, w którym jesteście wybudzeni, nadal jesteście pod ogromną ilością leków i leki na Was jeszcze działają, więc nie do końca jesteście tego świadomi. A druga sprawa jest taka, że podczas operacji ja nie miałam okularów, a ponieważ mam wadę wzroku, to mam po prostu problem z koncentracją. Bardzo szybko mi się kręci w głowie, jeżeli nie mam ostrości, więc to po prostu, co ja Wam powiem, bierzcie przez pół, bo ja tak to po prostu pamiętam. Może być tak, że Wy będziecie mieli troszkę inne odczucia. Każdy inaczej reaguje na narkozę i na wybudzenie, więc tak jak powiedziałam, nie do końca może być tak, jak u mnie. Nie przedłużając dalej, zaczniemy. Więc tak, ogólnie budzenie się po operacji jest mniej więcej takie samo, to znaczy pierwsze, co Was budzi, to pip, 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 czyli Wasz echokardiomonitor, który kontroluje Wasze bicie serca. Nie zdziwcie się, jeżeli będziecie mieli na palcu takie coś do pomiaru Waszego tętna i ciśnienia krwi. Jest to bardzo ważne, oni to zawsze muszą kontrolować po operacji, czy Wam coś nie spada, czy nie macie przyspieszonego, czy coś Wam nie wzrosło, więc to się nie przejmujcie, że coś po prostu macie na palcu i broń Boże nie próbujcie tego ściągać, bo i tak Wam to założą. A więc tak, budzenie się po operacji ogólnie może trwać trochę, może być tak, że obudzicie się, będziecie przez chwilę świadomi i znowu zaśniecie, bo leki cały czas trwają i po prostu one działają jeszcze w Waszym organizmie. Może być tak, że po prostu jeszcze nie do końca jesteście w stanie się wybudzić. Chodzi mi po prostu o to, że jeżeli jesteście na sali tak zwanej wybudzeniówce, to możecie jeszcze sobie, że tak powiem, uciąć drzemkę. Bardzo często mi się zdarzało tak, że ja się budziłam, mówiłam, że chcę już jechać na oddział na górę i zasypiałam w momencie, nie wiedziałam nawet kiedy i oczywiście mi na ten oddział nie wysyłali, tylko po prostu czekali, aż będę, że tak powiem, trochę mocniejsza i już będę bardziej świadoma. Może być tak, że będziecie coś bełkotać i nawet nie będziecie wiedzieli co. Może być tak, że zrobię Wam się niedobrze. I to jest bardzo częste. Ja do momentu, kiedy, że tak powiem, nie miałam zdiagnozowanego problemu z żołądkiem, nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego cały czas wymiotuję po operacji. I się tym nie przejmujcie. Może być tak, że po prostu nie zdążycie nikogo zawołać, natomiast pielęgniarki doskonale o tym wiedzą, że ludzie wymiotują po operacjach i są na to przygotowane, więc się o tym nie bójcie. Na pewno, czego nie możecie zrobić, to nie możecie zacząć się stresować, bo Wam ciśnienie pójdzie do góry, Wasze serce zacznie szybciej bić i będzie naprawdę wielki problem. Więc pamiętajcie, że spróbujcie sobie po prostu przypomnieć, że jesteście po operacji i że to wszystko jest ok, że przede wszystkim już jest po, czyli najgorsze jest za Wami. Ogólnie operacja się robi, żeby było lepiej, żeby, że tak powiem, poprawa była zdrowia, więc już na pewno jest lepiej. Ja, że tak powiem, teraz trochę prywaty będzie, natomiast powiem, muszę Wam powiedzieć, że były 3 operacje, w którym jak się wybudziłam, płakałam jak małe dziecko, strasznie płakałam. I nie było to spowodowane, że tak powiem, lekami, tylko emocjami, ponieważ bardzo się cieszyłam, że operacja się powiodła. Dowiedziałam się, że wszystko jest w porządku, a to było bardzo ciężkie operacje, więc po prostu płakałam ze szczęścia. Natomiast może być też tak, że będziecie płakali nie wiadomo z czego i to po prostu będą efekt leków. Może być taka sytuacja, że będziecie płakać, nawet jeżeli będziecie wyjeżdżać na widok, nie wiem, swoich bliskich, na widok rodziców, partnera i tak dalej. Więc się tym po prostu nie przejmujcie, tak już niestety jest. Więc tak,
Wiecie już, jak wygląda samo wybudzanie. Jeżeli chodzi o przewiezienie na salę, to jest to oczywiście cały czas na łóżku, nikt Wam nie będzie kazał chodzić po operacji, szczególnie tak szybko, więc o to się nie martwcie. Jak już jesteście na sali, to pielęgniarka Wam powie, że nie możecie jeszcze jeść przez parę godzin i pić. Więc tego się stosujcie. Na pewno otrzymacie kroplówki zarówno przeciwbólowe, jak i przeciwwymiotne i powinniście też dostać kroplówki nawadniające, więc o to się nie bójcie. Moja rada, po prostu śpijcie. Im szybciej, że tak powiem, im dłużej będziecie spali, tym szybciej narkoza z Was wyjdzie i tym szybciej będziecie świadomi wszystkiego. Czego nie polecam, to nie polecam dzwonić po wszystkich, że już jest ok. Ponieważ telefon bardzo, bardzo muli człowieka i bardzo jest po prostu niedobrze po widoku ekranu, po prostu przeglądaniu telefonu. Wiem, że to brzmi banalnie, bo normalni ludzie jak po prostu przeglądają telefon, to nic im się nie dzieje, natomiast pamiętajcie, że wy jesteście po operacji i to trochę inaczej wygląda, każda zmiana koloru, każda nagła zmiana, nie wiem, ekranu, to jest szok dla organizmu, więc po prostu wstrzymałabym się z wypisywaniem i dzwonieniem do wszystkich po kolei. A jeżeli macie kogoś bliskiego, to poproście, żeby w Waszym imieniu wysłał SMS-a, że jesteście już po operacji, że jest wszystko w porządku i tak dalej. Po prostu spróbujcie zasnąć, a żeby po prostu szybciej z Was to zeszło. Może być też tak, że będziecie znowu wymiotować po narkozie, nawet jeżeli jesteście już na sali. I to też może być normalne, bo tak jak mówię, narkoza cały czas jest w Waszym organizmie, więc po prostu ona, może macie wrażliwy żołądek, może tak być. Jeżeli nie, bardzo, bardzo zazdroszczę. I wtedy po prostu z tego co pamiętam, po 4 godzinach będziecie mogli pić, chyba że macie bardzo długą operację, to wtedy po większej ilości. Jeżeli chodzi o jedzenie, to obojętnie, co by się nie działo, ja zalecam wstrzemięźliwość od jedzenia w dniu operacji całkowitą. Lepiej się przegłodzić, tak jest moje zdanie. Oczywiście ja nie jestem lekarzem, więc jeżeli Wasz lekarz mówi, że możecie jeść, to jedźcie. Natomiast ja uważam, że lepiej się wstrzymać i cały dzień się przegłodzić, niż potem tego żałować. A na pewno, co mogę Wam polecić, to nie jedźcie surowych warzyw i owoców w dniu operacji, po operacji. To jest w ogóle nie, ponieważ Wasz żołądek dostanie szoku i nawet jeżeli nie zwymiotujecie, to będziecie mieli ogromne problemy z jelitami, będzie Was bardzo bolał brzuch, więc tego nie polecam, bo surowe warzywa i owoce są bardzo ciężkie w trawieniu przez jelita, więc to nie jest do końca dobry pomysł. Co polecam? Polecam oczywiście biszkopty, polecam wafle, polecam herbatę gorzką, a jeżeli wymiotujecie, to herbatę z cukrem, żeby Wam podniósł poziom glukozy, i wodę mineralną z tak zwanym dzióbkiem, to już wspominałam we wcześniejszych filmach, żeby się nie oblać, nie pijecie normalnej wody, która jest odkręcana, tylko wodą z tak zwanym dzióbkiem, wtedy jest o wiele prościej się napić. Może być też tak, że będziecie na początku pili łyżeczkami, to znaczy dostaniecie łyżeczkę od pielęgniarki, żeby sobie ublizać usta i to będzie pierwsze Wasze picie. Później będzie tak, że będziecie mogli wziąć łyka wody. Łyka, to znaczy na łyżeczkę dostaniecie łyka wody i wtedy jak nic się nie będzie działo, to po kolejnych godzinach będziecie mogli się napić wody. Ale nie spodziewajcie się tego, że po operacji wypijecie litr wody, bo raczej tak nie będzie. Więc tak to wygląda. Jeżeli macie problem z wypróżnianiem się, to znaczy boicie się, że na przykład zakręci Wam się w głowie, idźcie po pielęgniarkę zanim, że tak powiem, zadzwońcie po pielęgniarkę tym dzwoneczkiem albo poproście kogoś, żeby poszedł po pielęgniarkę zanim pójdziecie do toalety, bo wierzcie mi, jesteście strasznie osłabieni po operacji, obojętnie jaki to jest organizm, to jest po prostu osłabiony i nawet nie wiecie, kiedy można zemdleć. Uwierzcie mi, ja potrafiłam iść prostą drogą i zemdleć i nawet nie wiedziałam, kiedy mdleję. Więc warto iść do łazienki w asyście drugiej osoby, a jeżeli, że tak powiem, macie kogoś bliskiego, to lepiej oczywiście kogoś bliskiego, chyba że ta osoba jest bardzo wrażliwa i po prostu boi się, że coś Wam się stanie, to wtedy lepiej iść po pielęgniarkę.
Nie bójcie się prosić o pomoc. Pamiętajcie o tym, że jesteście po zabiegu i to pielęgniarki powinny Wam pomagać. Nie bójcie, tak jak mówię, prosić o jakąkolwiek pomoc, czy to o pomoc w ubraniu się. Nie bądźcie, że tak powiem, hop do przodu, bo musicie pamiętać o tym, że przez parę dni będziecie naprawdę potrzebowali pomocy i tak jak mówię, nie bójcie się o nią prosić, to nie jest nic wstydliwego prosić o pomoc. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeżeli tak, to będę bardzo zaszczycona, jeżeli udostępnisz go dalej, jeżeli te moje materiały Ci się podobają, to wyślij swoim znajomym. Zapraszam serdecznie na mojego Facebooka i na mojego Instagrama, oczywiście linki macie w opisie, na których się więcej trochę dzieje niż tutaj na YouTubie. Mam po prostu możliwość większych nagrywania i większych dodawania relacji na Instagramie i wpisów na Facebooku. Zapraszam też serdecznie na mojego bloga, którego też znajdziecie w opisie. I jeżeli filmy Ci się spodobają, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!